ty wiesz o tym dobrze, ja wiem. Bo miłość wzrasta w sercu mem. Z każdym dniem usta spragnione są, myśli szalone są, oczy patrzone są lśnią. Jak to jest błogo, gdy się wie, gdy się słyszy słowa te. Gdyby to mama wiedziała. Niedawno w kinie widziałam taki obraz. On śpiewa pod oknem ukochanej, a później się falują. Tylko że w kinie to zawsze wszystko dobrze się kończy. Zosiu, nie mów tak. Wiesz przecież, jak cię kocham. Pracuję u notariusza. Wykradam się znad nudnych papierów, które muszę przepisywać, żeby cię tylko móc zobaczyć. No wiem o tym, że ojciec chętnie by się zgodził na nasze małżeństwo, no ale... Ojciec, tak. Ale mama... Pojedziem na spacer w aleje, dorożką na umachandę. Nigdy, słyszysz, że nigdy nie zgodzę się na to małżeństwo. Tu mi włosy na dłoni wyrosną, pypcia na języku dostanę, zachoruję na ślepą kiszkę i skonam pod nożem w męczarniach, a na to małżeństwo nie pozwolę. La 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 la. Ach, czemu zimnym trupem nie padłam i w białej sukni pochowana nie byłam, zanim za mąż za ciebie wyszłam, życie znam podałam. Ja z rycerskiej rodziny Protunkiewiczów, co to jeden z przodków bił za Naburków pod Częstochową. Pod Raszynem. Ja stworzona do wyższego życia, do życia po prostu dystęgie. Hrabiany powinnam się zadawać. A gdzie muszę przez ciebie mieszkać? W budach, w takiej dziurze, jako pani Grzybkowa. Ale ściapuchna. Milcz absolutnie. Grzybek, także mi nazwisko. Ja bym wam pokazała, jak się żyje po pańsku, gdybym... To gdybym. Gdybym miała pieniądze.
Znowu pan, panie, tego gdzieś tam, tego, a tu, panie, tego. Pan wie, co się stało? Padek Ameryki, panie, tego. Ja, $50,000 żywej wagi dolarów, panie, tego. To dla kogo? Dla zacnego przyjaciela i kolegi z ławy szkolnej od pieluszek, panie, tego. Dla Walerego Grzybka. Ojciec Zosi? A, już pan teraz nie śpiewa, panie, tego, co? No, ale chodźmy do nich z radosną nowiną. Co ty gada? A Jońcy został w domu. A przyszła tu tylko urzędowa osoba, panie, tego. Siadajmy, siadajmy. Waleremu Grzybkowi wiadomo, że jego ciotka wyemigrowała do Ameryki w roku 1892 jako praczka. Praczka w naszej rodzinie? Ale cia Puchna, no nie pamiętasz, a ciocia Marianna? Żadnej praczki za ciocię nie miewałam. Właśnie ta ciocia praczka umarła w stanie. Umarła i w stanie. Wariował. Stanie Detroit i zostawiła wam w spadku $50,000. Hmm.
50 tysięcy? 50 tysięcy dolarów? Nasza ciocia! Nasza kochana praczka! A mówiłem ci, że moja ciocia! Nie twoja, a nasza! 50 tysięcy dolarów! 50 tysięcy dolarów! Ach, ach, 50 tysięcy dolarów! Jako osoba prywatna chciałem wam, panie tego, powiedzieć do widzenia. Ale ja kuchna. No widzę, że pan notariusz się spieszy. Pożegnaj się jeszcze na dłużej. Zaraz, kiedy jesteśmy bogaci, jedziemy do Warszawy. Panowie! Powiedz mu, żeby sobie wyperswadował to się. Co mam mówić? No. Żeby sobie wyperswadował to się. No. Żeby nie myślał, że byle kto zostanie jej mężem. I żeby nie myślał, że byle kto tak w ogóle... I w ogóle żegnamy o ziemię. W ogóle strasznie o ziemię żegnamy. Strasznie. Dosyć mam tego i powiadam, że będzie tak? Jak? Jak sobie życzysz, ciapuchnie? Powiadam wam, moje drogie, 50 tysięcy dolarów. No tak, 50 tysięcy. Moja pani, proszę pani, 50 tysięcy, 60 tysięcy. 70 tysięcy! Proszę pani! Moja pani! Proszę pani! 80 tysięcy! 90 tysięcy! 100 tysięcy! 100 tysięcy! 100 tysięcy! 100 tysięcy! Wiemy, 150 tysięcy! Thank you.
Zbiję jabłeczkiem państwa uracze. Może coś da to? Może coś da mnie? Ale szłok robią. Niech zostanie. Sto lat nie żyją. Do Warszawy wyjeżdżamy, dosyć już tej dziury mamy. Wyjeżdżamy do Warszawy, Boże wielki i łaskawy. Sznur do ogrodu, ale już. Rysiu, wyjeżdżasz. Zapomnisz o mnie. Nie, Janeczku. Nigdy o tobie nie zapomnę. I zawsze będę cię kochała. Nie wierzysz mi.
pierwszorzędny hotel. Czasy to, ja potrzebuję prowizji 10%. A żeby mieć 10%, to przecież ktoś musi mi 100%. A kto dzisiaj ma 100%? Jak się już coś zarobi na bankructwie, to się od razu straci na dobrym interesie. Żeby zrobić dobry interes, trzeba mieć gotówkę. Żeby mieć gotówkę, trzeba mieć kredyt. Żeby mieć kredyt, trzeba mieć weksel. Żeby mieć weksel, trzeba mieć żyro. Żeby mieć żyro, trzeba mieć dobry interes. Żeby mieć dobry interes, trzeba mieć gotówkę. Żeby mieć gotówkę, trzeba mieć kredyt. Żeby mieć kredyt, trzeba mieć żyro. Żeby mieć żyro, trzeba mieć weksel. Żeby mieć weksel, trzeba mieć dobry interes. Żeby mieć niedobry interes, trzeba mieć... Tak. U nas też nie lepiej, panie Ropek. Hotel Prymasor, a wszystkie pokoje puste. Proszę powiedzieć, że wszystkie pokoje zajęte. Co pan robi, panie Fridresin? Takie łaski do takiego hotelu? Murowana gotówka. Panie Fridresiński, 10% dla mnie. Chcielibyśmy mieć pokoje wykwintne, można powiedzieć dystyngie. A gotówka jest, panie naczelniku. Spodziewam się, że tu mieszka samo dobre towarzystwo. Bo ja w ogóle pochodzę z rycerskiej rodziny Protunkiewiczów, co to jeden z przodków wił za Napoleona Turków pod Częstochową. Nie, pod Raszynem. Tak jest, proszę jaśnie pani. Proszę zabrać rzeczy, jaśnie państwa, na górę. A pluskwy u was są? Uszczypnij mnie pan, czy jaśnie? Tu, żywa gotówka. 10% dla mnie. Nie jestem ten bogacz, burkuj, choć coś nie coś mam, zmartwienie mam. Nie pójdę o wsparcie do mych cioć, potrafię sobie radzić sam. Mam noca i noc prowadzi mnie, on czuje forte, czuje gdzie. Przychodzę na stronę, interes zrobione, dzień będzie skończony, tylko że... Kiedy załatwiam coś mam jedno, ale tu na rączkę 10% musi być. Nie na żadnych kikle migle, ale aby żyć to 10% musi być. Ja też chcę żyć, mam prawo i co tu kryć. Porządzam kochać i pić. A że darmo tego nie ma wcale, to ja się duszę i ja muszę, się duszę, tam się duszę, ale 10% dla mnie musi być. Choć kupić te folwarce znowu, przynoszę krótkę jedną, dwie. On nie chce, chce tryb palny łuk, dla mnie nie żyje słowo, nie. Ktoś chciałby widzieć, czy to czy zrobione kwestia głupi prze. Grunt, aby żyć prawo, czy tamto, czy owo, jak słowo to słowo, tylko nie. Gdy to, jak coś mam jedno, ale
łosoś, ostrygi, kawior i kuropatki. Może pan nie podawać. Tymczasem syfon wody sodowej i szampana. Pysznie potrzeba. Panie starszy, co jest? Co mam dostać z krętu kiszek za własne pieniądze? Wiesz co, ciapuchna? Obstalujmy sobie 3 porcje menu. Pommes frites. Może być z kartofelkami. 3 razy. Rozumiem, tylko... Poza tylko, panie Over. Kelnera już nie ma. Kelner wraca. Kelner przynosi pommes frites z kartofelkami. Pan rozumie, panie K? Obsługa rzeczywiście są co są. Pan sobie życzy? Wszystkiego najlepszego. Grzybek jestem. Bardzo lubię, szczególnie duszone. Przepraszam, chciałem powiedzieć, bardzo mi przyjemnie. Lopek jestem. Państwo pozwolą, że usiądę? Córeczka. Rodzona. Krew z mlekiem. Oczy mamusi. Nosek mamusi. A reszta tatunio. Tatunio. Urocze dziecko. Bo widzi pan, my pierwszy raz w Warszawie jesteśmy. I tak jeszcze nikogo nie znamy. Ciocia z Ameryki zapisała nam 50 tysięcy dolarów. Potrzeba panu wiedzieć, że ja pochodzę z rycerskiej rodziny Prosunkiewiczów, co to jeden z przodków bił za Napoleona Turków pod Częstochową. Pod Raszynem. Umówiłem się, to prawda, z hrabią Olesiem i z baronem Zdzisiem, przyjaciółmi, no ale dla tak miłego towarzystwa... Pan zna hrabiów i baronów? Jeszcze jak. Ale jeżeli państwo sobie życzą, to chętnie mogę z nimi zapoznać. W ogóle służę jako cycero. Miasto znam na wyryw. A znajomości mam w najwytworniejszych sferach. W najwytworniejszych sferach. Mam cię nareszcie, ty zbójco, złodzieju grosza wdowiego. Mieszkać umie, jeść, pić umie, a płacić mu się nie chce. Kochana mamo patyk. Żadna mamo, żaden patyk. Jeszcze ciebie na świecie nie było, durniu jeden, kiedy już byłam sławną śpiewaczką. Rossignol. Fa la la la. Bo zaraz dajesz pieniądze, albo fara ze dwora. Pieniądze? Kto dzisiaj ma tu? Och, ty jeden jesteś najwięcej winien. A Dziunia, modelka od Hrwego, to ona pani wszystko płaci. A hrabia Oleś, co tu mieszka 30 lat za darmo.
On ma pieniądze. Albo dziś. Pierwszy tenor opery w Grójcu. On pani płaci wszystko. W ogóle kto dziś ma pieniądze? Jeden gość, to ma na luch, ma gotówkę i wydany luch. A drugi, Czy śmiej się śmiej, ja nic nie mam, ty dwa razy mniej. Ale tu się trzymać mocno ramy, tak. Nic nie mamy, ale się nie damy. Czy skryty się, człowiek płacze i się, wciąż głowie ty się, gdyby nie da. Kłopot ma mi da, nawet się złotówka przyda. A jak mi da, to do Żyda. A jak Żyda? Ale czy da, czy nie, a my nie da, bo to będzie straszna bieda, a Tadowi to się przela. O co chce da? O co chce da? Albo nie. A wtedy co? Rozpacza człowiek wtedy. I gotów, a coś złego zrobić wtedy. Proszę przyda, a jak przyda, to przyda, ale przyda, ale przyda. Nie. Ale teraz ja was wyratuję. Odkryłem kopalnie złota. Poznałem jednych grzybków z prowincji, bo oni mają pieniędzy, można powiedzieć, grubo więcej niż bardzo dużo. No ale to ty z tego będziesz miał. Właśnie, ja? Będę ich oprowadzał po sklepach i wszędzie 10% dla mnie. Ja już widzę, jak oni będą jutro kupować. Bo oni będą jutro kupować.
Panie, jak moja stara wstąpiła do baletu, to ja sobie wyjdę na pół godziny na miasto. I za dwie godziny też pan zdąży. Weź pan kubełek, idę, do widzenia. Bez kagańca, zapłaci pan karę. Panie komisarzu, ja nie tutejszy jestem. Grzybek się nazywam. Walery Grzybek. Z miasta Budy. Budy, takie miasto. Pierwszy raz w Warszawie, panie komisarzu. Walery Grzybek jestem. A piesek nie mój, panie komisarzu. Pierwszy raz go miałem przyjemność poznać. Jak teraz to poszło w bydle. Wójciu, niech cię uściskam. Przepraszam, że co? No, wójciu, Walercio Grzybek z miasta Budy, tak? No nie poznajesz kochanego krewniaka? Przepraszam, ale niby skąd? No bo ciotecznego brata, szwagra stryjecznej siostry bratowej ciotki wujek miał za żonę siostrę teściowej z domu Grzybek. Chwileczkę, zaraz, tylko mi się stupełek odwiąże, zaraz. Cioteczna teściowa stryjecznego brata. Barbara. Barbara. No z miasta Budy. No Budy. Ach, z Budu. No. Buzi, wujciu. Twoje zdrowie, wojaszku. Twoje zdrowie. Tyk. Czy tu mieszkają państwo Grzybkowie? Ci państwo teraz wyszli na miasto. No to ja zaczekam. $50,000 zamienić na walutę monopolową? To ile to by było kieliszków? O rany. To trzeba byłoby buty zdjąć, żeby policzyć. Żona,
Ciężka forsa. A może by wójcio jednakże dla rodzinnego miasta coś zrobił? Może most wybudować? O, a rzeka w Budach jest? Nie, rzeki, ale rzekę można zbudować. Zwłaszcza będzie łatwo, bo burmistrz ma wodę w boku. A może by... A może by pomniczek? Jest okazyjny Kopernik do sprzedania. Chcą go sprzedać, bo tamuje ruch. Kopernik? O! Pomnik? O! Dobra! Czulim! Chaim! Tyk! Da wujcio 500 złotych za zadatku i pomnik na rękę. I w gazetach będzie stało o kochanym wujciu. 500 złotych, pomnik na rękę i w gazetach będzie stało. Tak. Dobra. Muszę wybadać, czy w dobrym stanie. Bardzo mało używany. Dobra. Będę miał kłopot z zapakowaniem do drogi. Wójciu, to się odeślę telegraficznie. No, dobra, niech będzie. Chwileczkę. Panie, pęknięty! Po rękach mnie wujcio będzie całował za ten interes. No dobra, niech będzie. Masz pan. Zrobiłem doskonały interes. Jaki? Kupiłem pomnik Kopernika na własność. Za 500 złotych. 500 złotych! Panie, idź pan lepiej zapłać rachunek za żonę. Dobra. Moje uszanowanie, panie. 500 złotych! I powabna, o mój śnie, wolę ciebie od Marlery D. A co szewalie, cieka się i pnie, woła zarywala mnie. Dobra walka, ładna parka, nie zabij, można być się na tym dostalowi. Po co głowić się, powiedz tak czy nie. Teraz, zaraz, dziś. Albo nikt. Albo ty, zdecydujmy raz, dwa, trzy. Ja i ty, to słodko brzmi, i uchyla do szczęścia do rady. Albo nikt, albo ty, dziś spełnione słowy ty. To nam ludzie i świat, skoro wielki już pan. Albo nikt, albo ty. Thank you.
Co tu robi? Ja tak jechałem i przyjechałem. Po co? Żeby zobaczyć pannę Zofię. Mowy nie ma. O, proszę pani, zobaczy ją. Chociażby sam diabeł stanął mi na drodze, zobaczy pannę Zofię. Ten diabeł to mam być ja? Tak. Słabo mi! Policja! Uważaj, panie, jak pan chodzi. Cześć, panie sierżancie. Nie poznajesz starego wiarusa z wojska? Lopek jestem. Lopek, serwus, Lopek. No nareszcie. Nareszcie jakaś przychylna twarz. Co ty robisz w Warszawie? Nieszczęśliwa miłość. Co ty mówisz? Wyobraź sobie, ja... ty i tak się na tym nie zrozumiesz. Ja się nie zrozumiem. Ja jestem w tych sprawach, można powiedzieć, fachowa siła. No, naturalnie. O nieszczęśliwej miłości u mnie mowy być nie może. Ona cię kocha? Czyż nie mam warunków ku... A twoja? Nie chcecie? Chcę. No. Tylko mama. Co mama? Mama nie. No, pana. Nie martw się. Mamusią sobie damy radę. No. Doprawdy chciałbyś mi dopomóc? Nie wiem, co znaczy prawdziwa miłość. No tak, słuchaj. Zaraz. Dzisiaj nie mam czasu, ale jutro punkt o 11:00 w kafe Elita. Serwus. Co? Kto mówi? 10, 25, 20. Proszę pani, co mnie pani łączy? Z moimi pieniędzmi mnie pani łączy? Proszę pani. 531, 00. 00. Wyraźnie mówię. 0, 0.
czy to pension mamy papi? Tutaj mówi Lopek. Co? Lopek. Lopek. L jak Lopek. O jak Opek. P jak Pek. E jak Ek. I K jak Kak. Tak, no. Dziś wieczorem państwo Grzybkowie zapraszają nas na dancing. Można jeść, pić do granic zachorowania. I pamiętajcie o dystynkcji. Nie żadne łatki, tylko hrabiowie. I poznacie pannę, która jest... Specjalny szacunek dla kobiety, którą uwielbiam. To skandal. Godziny rozmawia. O tej porze nie przyjmuję żadnych interesantów. A zatem dziś wieczorem na dopingu. Do widzenia, do widzenia. Tralala, tralala. Państwo Grzybkowie, ich przemiła córeczka. Ronowa de Rossignol, znakomita śpiewaczka. Prawianka Dziunia, baron Ściś. Bardzo mi miło, że mi jest przyjemnie. Ach, faktycznie, ale rzeczywiście. Prosimy. A no właśnie. Rzeczywiście. Owszem. Tak. Jakaś melodia w tym walcu płynie, a chwile szczęścia, tra-la-la-la. No to kobietki, ho, 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 ho. Och, gdybym ja była słoneczkiem. Proszę pani, ma pani śliczną, melodyjną czkawkę. Spojrzone są myśli, szalone są, oczy patrzone są lśnią. Jak to jest w mogu, gdy się wie, że się usłyszy słowa te. Thank you.
taki zamyślony. Może zakochany? Poszedłbym gdzieś na łączkę. Grywałbym maki, chabry, brzozy, topole. A potem położyłbym ten bukiet komuś gdzieś. I czasami chciałbym się wkraść do zamkniętych wrót czyjegoś serca. Pani ma w sobie tyle wyrafinowanego seks-apilu. Przepraszam. Co? Pani zamyślona. Może też zakochana. Panie Losku, pan taki dobry. Chciałabym się panu zwierzyć. Kochankowie powinni milczeć. Powiem panu otwarcie. Kocham. Kocham. A czy on zasługuje na to? O... Tyle panu mam jeszcze do powiedzenia. I poradzić się chciałam. Tutaj nam będzie się trochę trudno porozumieć. Przeszkadzają nam. Niech pani przyjdzie jutro o 11 rano vis-a-vis hotelu Café Elita. Przyjdę. Zrobione. Rybka. Melba. A to co? A, już wiem. Ciapuchna mnie wspomniała. No, ale ja się teraz przekonam, czy pani mnie kocha. Chwileczkę. Kocha, lubi, szanuje. Nie chce, nie dba. Żartuję. Kocha! 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 Ciapuchna! Marsz do stolika! Ciapuchna! Ciapuchna, ja spotkałem u was przez matkę i tak gatu, gatu! Ja więc zakałapućkałem się przy bufecie, a ty robisz takie chińskie awantury. Ojej, no ciapuchna, no... Milcz absolutnie! Oj, kiedy naprawdę słowo ci daję, no. Uch się! Można zaczynać, niech pan gra. No cóż to za muzyka, no. Ja tu wzięłem bawić się czy płakać. Pane, strąbiłeś się, mój panie. Ale no polkiem i grajcie, polkiem, no, na figlem, grajcem, a nie jakieś tam muzyjskie psiki, miki, psiko. Polkę grajcie, no, polkę. Ale szanowny panie. Oj, panie starszy, polka raz, proszę. Państwo proszą o polkę. Muzyka.
elegancko pił, to by tego nie było. Ale jak to nie pije, a chleje... Szwagier cię wspomniał mi. Zosiu! Zosiu! Gdzie ona się podziała? Musisz chwilkę zaczekać. Dzień dobry, łapuchny całuję. W tej chwileczce wracam. Musisz poczekać. Więc Lubek, ty się kochasz? Ja się też kocham. Ona jest ze mną. Gdyż ona wariuje za mną. Musisz chwileczkę zaczekać, zaraz wracam. No dobrze. Umówiłem się tu z jednym znajomym. No, obiecałem mu dopomóc. Zakochany. Pani rozumie, kobieta. Też zakochany. Ja też jestem zakochana. Mama szuka dla mnie męża. Ale ja już uczyniłam wybór. Milcz, serce, milcz. Panie Lobku, ja wiem, że pan ma ogromny wpływ na mamę. Pan się zgodzi. Ja już się zgadzam. Bo widzi pan, o to chodzi, żeby jak najprędzej odbył się nasz ślub. Ślub? No tak, żeby jak najprędzej odbył się nasz ślub. Ślub? Już lecę po serwetkę. Daj pan serwetkę. Lopek, no poczekajże chwilę. Nie mam czasu, za chwilę będzie mój ślub. Jest serwetuchna. Ale ja panu na próżno zajmuję czas. Ale? Powiem krótko. Kocham pewnego chłopca z rodzinnego miasteczka, ale mama... Prywal? Co za śmiałek? Ja go zabiję! Ja go... Ja go wyzywam na pojedynek! Zabiję! Katuję. Niech on mi się podwinie pod rękę, to jak ja... Zosia! Oj. Udało mi się. Dobrze to wykombinowałem, co? Śmiej się, pajacu, tral... Zadowolona? Tak. Ale co dalej, panie Lopku? Lopek, obiecałeś pomóc. Mama chce mnie wydać co najmniej za udzielnego księcia. A my się przecież tak kochamy. Zaraz. Za księcia? Co tu zrobić? Co tu zrobić? Właśnie. Wiem. Żeby... Bardzo dobra. Mam myśl. Bardzo dobra myśl. Mam...
Wiem. Rozumiesz? To jest załatwione. Ale 10% dla mnie. Serce bije raz, się żyje tylko raz, więc korzystać trzeba póki czas. Póki młodość trwa, póki serca dwa, pragnąc kochać łączą nas. Głos na brzuchce, oczy wsiąte, tętno krwi, jeden uścisk, mocny spojrzenie. Zerwiemy się, gdy ten pokaż mnie, wtedy powiesz mi. Albo nikt, albo ty, decydujmy raz, dwa, trzy. Ja i ty, to słodko krwi, i chwila do szczęścia, do rady. Albo nikt, albo ty, i spełnione skryte sny. Co tam ludzie i świat? To rozwiera się pan, albo nikt, albo ty, to ty. Proszę, pan baron prosić, uprzejmie prosić. Tra-la-ram, tra-la-u, tra-la-la, 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 la. Paluje rączęta cudne, padam do nóżek uroczych. Witam, witam. Proszę, niech pan baron siada. Właśnie przychodzę z misją od mojej ciotki. Baronowej, pan senior, zaprosić szanownych państwa na raut. Raut? Tak, raut. Wydany na cześć panującego księcia, księstwa Manoli, który raczył przybyć do Warszawy. Panujący książę? Pozdrow go osobiście? Tak, właśnie. Mam nadzieję, że szanowna pani nie odmówi. Ależ tak, komilfo, rozumie pan hrabia. Pani, od chwili, kiedy panią ujrzałem, jestem pod urokiem. Ach! Ty! No, ale ostrożnie, coś mi wpadło w oko. To ja. Ubóstwiana, ubóstwiana. Panie Lokuś, błagam pana. Szanowanie, witam pana barona. Witam. Szacunek. Dzień dobry, jestem. Serwusińsze. Właśnie pan baron prosił nas na raut, na którym będzie panujący książę. Panujący książę? Manoli. Nie znam. Więc do wieczora żegnam państwa.
czy państwo znają dworską etykietę? Uwaga, najważniejsza rzecz. Reveraus, ukłon. Proszę. To jest hrałtu księcia? To jest przyjęcie w zwierzyńcu. Konie się tak kłaniają, a nie ludzie. No to jak, no? Więcej dyscyplin. No, ale na mnie czas. Przeróbcie to państwo jeszcze 10 razy, a wieczorem będzie wszystko dobrze. Do widzenia. Panie Grzybek, wieczorem we fraku. Dobra. No, teraz zaczynamy. Gdzie jest pasztylet? Gdzie są kostiumy? Gdzie są ordery? Co? Pan się znowu spóźnił, panie pasztylet. Niech pan nie siedzi na mnie. Ja i tak ledwo żyję. Nie chcieli dać teatru wszystkie rekwizyty. Całe Katarzyny Wielkie dostale. Pierwszy akt Balma, który dostałem i coś nieco i Dorfejusza w piekle. Chciałem jeszcze wziąć kawałek zemsty za mur na granicznej. Nie chcieli mnie do tramwaju z murem tym. Oj, niech pan nie krzyczy, ja i tak ledwo żyję. Trzydzieści lat koszuli w Krakowej nie kładłem. Ta dziurka, żeby o szlak trafił, zarosła. No tak, już teraz amen. Hodowla skinę, to się to tego wylęgło. Jak tam? Gotowe? Szlachetne panie i szlachetni panowie, ale spróbujcie wy mnie skompromitować, to zęby będą jak ptaszyny latały, zrozumiano czy nie? Panie baronie, może pan zechce wyjąć paluszek z łaskawego noska? A gdzie jest lokaj? Lokaj gdzie jest? Lokaj przekrew gdzie jest? Ja lokaja zrobię za bezrobotnego. Lokaj będzie do zupu u mnie chodził. Zrozumiano czy nie? Ale lopeczku przecież... Co za lopeczku, żaden lopeczku!
robić salę balową. Już! Księżniczka Tuti Frutti. Ordynat Cieputkiewicz. Hrabina Pernambuco. Marquis de la Conte, sin ambassador. Księcia pana jeszcze nie ma? Książę lada moment nie omieszka przybyć. Książę przybył! Cicho! Uwaga! Oj, niech pan nie krzyczy na mnie. Ja i tak ledwo żyję. Spokojnie, spokojnie. Rzeczywiście, to nie jest książ. A to jest księżniczka? Paczka. A to, syn ambasadora? Starszy pomocnik młodszego ucznia fryzjerskiego. Hrabianka Dziunia, tak? Modelka od Herzego. A to pani myśli, to jest Maria Stuart, królowa angielska. Mama Patyk, właścicielka tego pensjonatu. No, tylko nie Patyk. Rozumiesz? Łobuzie jeden z szatonkiem. A on? To? Aktor. Specjalista od ról uwodzicielskich. Cię nabrali, ciapuchna! Mnie nabrali? Ciebie nabrali! Mnie nabrali? Ale ja już mam tego dosyć, rozumiesz? Przez ciebie na to śmieszali. Przez ciebie nas nabijali w butelkę. Wracamy do domu. A Zosia wychodzi za mąż za Janka. Rozumiesz? Nie. Tak! Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! A gdyby małżonek dowiedział się o dzisiejszym rendezvous,
Mamunia zgadza się na małżeństwo swojej córeczki. Czy tak? Nareszcie. Przedstawiam państwu parę narzeczonych. Albo nic, albo ty, zdecydujmy raz, dwa, trzy. Ja i ty, to słodko brzmi i uchyla do szczęścia, do rady. Albo nikt, albo ty, i spełnione skryte sny. To nam ludzie i świat, skoro wyrok już padł. Albo nikt, albo tylko ty. A 10% dla mnie? Bardzo chętnie! Z całego serca!